Kiedyś wchodziłem wyżej, to było 197 schodów, tam jak zegary są na wysokości zegarów, z tych okielek tam grałem, to jest 197, no teraz jest winda, ale 100 schodów jeszcze w jedną stronę do góry trzeba przejść. Czy słońce, czy deszcz, czy mróz, czy mgła. Pan Tadeusz Ciuła gra nasz opolski hejnał tutaj z wieży ratuszowej już od 30 lat. Niezwykłe miejsce pracy i absolutnie niezwykły człowiek. 30 lat twojej pracy zbiegło się z 30-leciem samorządów. I to jest szmat czasu. Wiele zmian tutaj się dokonało w naszym mieście, a ty masz świetny punkt obserwacyjny. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Dobrze, ja jestem, nie powiem, że jestem zaskoczony, bo ja to po prostu przez 30 lat obserwuję, jak się w ogóle zmieniają dachy, elewacje, żeby to wszystko było czarne, osmolone takie, okopcone, bo paliło się z każdego budynku, to wydobywał się dym, bo palili wszyscy w piecach. Teraz tego nie ma, proszę zobaczyć, nie ma nic. Dachy są piękne, elewacje piękne. Niezwykłe miejsce pracy, piękne widoki, ale to nie jedyne zajęcie pana Tadeusza. Tutaj w ratuszu ma tak naprawdę wszystko, bo swoją ukochaną trąbkę i zegar ratuszowy, który odmierza nam Opolanom czas od zawsze. A pan Tadeusz jest również zegarmistrzem. Pierwsza miłość to był, to była trąbka. To się zaczęło jeszcze w 59 roku, a zegarmistrzem jestem od 88 roku. Także dzisiaj to jest jedno i drugie miłość. Do zegarów i do trąbki. Przygoda z trąbką to zaczęło się, gdy miałem 5 lat, bo to było. Ojciec mój grał też na trąbce i no i chorował już, chorował i w końcu no, czuł, że to chyba jest ten koniec i przekazał mi tą trąbkę i mówi: synu, kontynuuj to dalej. No i tak się zaczęło, no. I to kontynuuję. 89 rok, jak to się wszystko tutaj, no, zmiany były. Hejnału nie było w Opolu, w sensie takim, że w ogóle nikt nie grał. I stało się tak, że wyszukał mnie wtedy ówczesny naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Janusz Jaremkowski, zaproponował, czy słuchaj pan, czy pan by nie chciał zagrać z wieży na żywo tego hejnału. Długo się nie zastanawiałem, nie? Bo znam melodię w ogóle i to chodzi o to, że dlaczego nie, spróbujemy. I tak się zaczęło 1 czerwca właśnie. W 1990 roku, 1 czerwca. To miało być tylko na okoliczność Festiwalu Opolskiego. Pamiętam, który to był wtedy, w 1990 roku, ale miałem grać przez miesiąc, co 4 godziny. Jak już zagrałem już ten czerwiec i ten festiwal minął, bo to już tak zostało. No. I tak do dzisiaj jest.
Krakowie jest 6, oni tam na zmianę pracują i mają wolne, nie? A ja muszę niestety świątek, piątek, niedzielę wyjść i zagrać. No. To jest takie może utrudnienie, no ale to jak po tylu latach to już polubił to też. Ludzie rozpoznają właśnie ten nasz hejnał w tej chwili, że to jest hejnał, który jest grany w Opolu. Gra się w piątek, świątek i niedzielę. I czy jest pogoda taka, czy jest taka, czy to jest zima, czy to jest burza, czy mróz na przykład, nie, to trzeba zagrać. Jak jest tam minus 12 stopni, ale to już nie w tych czasach, to było już 20 lat temu, to były takie, że wentyle po prostu zamrozają. Zagra się raz, zagra się drugi raz i trzeba było wejść do środka, leciutko tam potrzeć po tych wentylach, żeby to odpuściło, nie? I znowu wyjść i zagrać. Czy to jest taki przypadek, że zamrozały wentyle wtedy, ale miałem też taki przypadek, burza, oj, straszna burza. Jak wieża ojców franciszkanów tego kościoła, jak piorun uderzył, jak ja byłem na górze wtedy, i uderzył piorun i ta wieża się wykrzywiła. Ale ja tego nie widziałem, bo byłem z drugiej strony i to wtedy, ale wystraszyłem się strasznie, bo to, no to bliziutko, to huk był taki, a jeszcze ten dźwięk na wieży, który tam zadudniał tego, uciekłem do środka. No. I potem wychodzę, patrzę, a tam wieża skrzywiona już. Zegary mają duszę. Zegar, który przestaje chodzić, no to ta dusza na chwileczkę odpoczywa. I dopiero tu w warsztacie tą duszę się mu, jak to się mówi, przywołuje, przywraca i wtedy człowiek się cieszy, że to fajnie chodzi później tego. To jest tak, mają duszę, mają. Praca jest, jak to się mówi, długa i żmudna. Cierpliwa, cierpliwym trzeba być. I nawet jak coś się robi, a coś nie wychodzi, odłożyć go i przyjść na drugi dzień. I tak się przywraca te dusze tam, puszcza się do tych zegarów te dusze, także fajnie jest. Żyj. Piękne zegary są kuranty, co wybijają tą Big Bena tego londyńskiego, nie? Mam tutaj takie dwa. Jeden już jest zrobiony, a drugi jest w trakcie. Długa, żmudna praca. Jak my tu poumieramy, no to nie ma żadnego narybku, który by chciał robić. Tutaj jak przychodzi ktoś, kobieta z dzieckiem, syna, nie, który ma tam 10 lat tego, a może byś tak chciał zegarmistrzem zostać? Nie, nie, komputerowcem. Młodzież tak myśli. Nie ma narybku i ja wiem, co będzie. Kto będzie naprawiał te stare zegary, które naprawdę wymagają cierpliwości, bo trzeba dorobić część albo coś, wytoczyć, coś poprawić. No to jest całkiem inna mentalność tej młodzieży, także ciężko będzie. Przynoszą ludzie zegary, żeby palić, tylko zrób pan, błagają, bo to jest pamiątka po dziadku, po babci, czy tam jeszcze wcześniej, nie? Te przedwojenne zegary, nawet ja mówię o przedwojennych, sprzed pierwszej wojny światowej, także to ludzie mają sentyment po prostu i chcą, żeby to zrobić. Ja muszę być silniejszy od zegara, no. On mnie nie będzie robił, prawda? W bambuko. Ja lubię jazz tradycyjny, swing lubię, rozrywkową, no bo właśnie w rozrywce to się najdłużej, jak to się mówi, utrzymałem i no byłem tu i tam. Ja lubię tą wieżę i dopóki mi zdrowie pozwoli, to będę wchodził na nią, chociaż jest coraz ciężej, bo i lata nie te, ale póki będę mógł, to będę chodził i grał.
ba-ba-r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 a-ba-